Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, odpowiedź najpierw dotycząca finansów. Oczywiście w tej chwili nie przewidujemy i nie ma instrumentów, które mogłyby finansowo wesprzeć gminy przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Są gminy, które sobie świetnie z tym radzą. Są takie, które oczywiście z powodu ograniczeń finansowych starają się również ograniczyć akcje i organizowanie, następnie proces uchwalania i przyjmowania przez stosowny organ planów zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym także zauważyć, że w wyniku planowania powstaje możliwość ściągnięcia z ewentualnych beneficjentów tzw. renty planistycznej, którą uzyskują oni w wyniku wdrożenia konkretnego planu. Proszę pamiętać o tym, że to jest jedno ze źródeł kolejnych etapowań planowania przestrzennego w gminie. Odnosząc się szerzej do problematyki, którą Państwo poruszyliście w postaci zastrzeżenia odnośnie do zgłaszania wniosków i zastrzeżeń do projektu planu w formie elektronicznej. Przypomnę tylko, że dotyczy to sytuacji, w której po pierwsze zgłoszenie takich uwag jest ograniczone czasem, po drugie ich liczba, nawet jeśli byłaby skażona w pewien ograniczony sposób i wyczerpująco w ten sposób tym skażeniem wyczerpywała zastrzeżenia pana posła, to i tak ma dodatnią wartość w procedurze sporządzania planu. Po prostu jest uwzględnieniem głosu społecznego, najważniejszego na etapie sporządzania planu, bo w końcu wyczerpującego wolę społeczną, lokalnej społeczności gminnej. Dziękuję bardzo.